Koszykarzom Górnika Wałbrzych nie udało się powtórzyć sobotniego zwycięstwa z Śląskiem Wrocław. W rewanżu Wałbrzyszanie przegrali 65-86 i w rezultacie zakończyli tegoroczne pierwszoligowe zmagania. Do kolejnej rundy play-off awansowali podopieczni Radosława Chyżego. Niedzielny pojedynek toczył się od pierwszych fragmentów pod dyktando przyjezdnych. Do przerwy Wałbrzyszanie utrzymywali jednak kontakt punktowy, gdyż na półmetku rywalizacji wojskowi wygrywali w hali Akwazdroju zaledwie 41-37. Po zmianie stron uwidoczniła się przewaga rywali, którzy rozrzucali się z dystansu. Dodatkowo w trzeciej kwarcie Piotr Niedźwiecki, Marcin Wróbel oraz Bartłomiej Ratajczak złapali czwarte przewinienie i w rezultacie musieli uważać, walcząc z przyjezdnymi. Udało się to tylko częściowo, gdyż wkrótce parkiet za pięć przewinień opuścił Niedźwiecki i mogliśmy zapomnieć o sprawieniu kolejnej niespodzianki. Ostatecznie Górnicy przegrali różnicą ponad 20 oczek, ale na ich usprawiedliwienie należy podać, iż wcześniej kapitan Rafał Glapiński spędził kilka godzin w szpitalu, walcząc z kontuzją barku, a Krzysztof Spała przystąpił do meczu ze złamanym małym palcem u ręki. Niedzielnym meczem Górnicy zakończyli pierwszoligowe zmagania, które mimo wszystko Beniaminkowi rozgrywek przyniosły zasłużone utrzymanie na obecnym szczeblu.